Nie, zupełnie. Po ostatnim sezonie tak właśnie fartem leciliśmy do tej pierwszej ligi. W sumie zamierzaliśmy się utrzymać. Pierwszy mecz 3-1, tak? 3-1, dobrze mówię, po jednej bramce. Nie, było całkiem nieźle. Drugi mecz z Altomem, byliśmy na przegranej w ogóle pozycji 3-1 do przerwy. Nie wiem, coś nas się obudziło, jakaś wola walki, wygraliśmy 7-6. No dzisiaj było, bardzo ich przycisnęliśmy, to też nam dużo dało. Też duża zasługa naszego nowego zawodnika Przemka, jest środkowym, właśnie tam grał w okręgowej lidze. No bardzo się wpasował w zespół, jest takim środkowym rozgrywającym, dużo piłek od niego. No i myślę, że to jest ta chęć walki. Dzięki temu. Nie, gramy swoje, ale mamy też na uwadze, że czasami mamy mecze po prostu z drużynami, którzy są no, dla nas no, gorsze o wiele, według nas. A dajemy ciała, w obronie musimy też opracować na pewno. Od obrony wszystko musi się zacząć i nie myślę, że damy radę. No, myślę, że może awans to dużo powiedziane, ale mam nadzieję, że tam wysoko, wysoko będziemy się trzymać w pierwszej. Nie, zupełnie nie patrzę. Kapitan zawsze z nami, zawsze nas wspiera, na każdy mecz przychodzi. No staram się zająć coś jego miejsce w jakiś sposób tutaj rozgrywać, bo on zawsze do piłki wychodził. Ale myślę, że też właśnie no, cała drużyna, ja mam dobre podejście przede wszystkim. Dobra.